Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rodzinki Zastępczej o 5 rano, gdzie na śniadanie jemy sobie tort urodzinowy, ponieważ grałam sobie z niej sama z nimi, żeby troszkę ich poogarniać i mały Patryk miał urodzinki wczoraj. Teraz się tutaj bawię razem z Oskarkiem. A dzisiaj, czy Oskar ma... Nie, dzisiaj nie Oskar, dzisiaj ma urodziny Mariola. Zobaczymy, co nam wyrośnie z naszej Mariolki. Ona sobie śpi jeszcze. Polką też, ale już go będę budzić. Późno poszli spać dosyć, to znaczy Wolkan, bo on ogarniał jeszcze dzieci. Moglibyśmy w końcu coś ugotować porządnie, chociaż... Pójdziemy może na łatwiznę? Tak jak widzicie, proszę, poprawiłam jej pasek, bo miała tam jakąś koleżankę i się z nią zaprzyjaźniła, bo miała takie pragnienie. Zaraz wam pokażę. O, tutaj była Maja Raczek, tak. Jest teraz jej przyjaciółką, więc... Co tu się dzieje, ja się pytam. Dlaczego pobiłeś siostrę? Proszę ją przeprosić. Jest piątka. I smok, smok. Bardzo proszę. Tak nie przebierałam Leona, dlatego on tak nie wygląda nadal. Ja podałam żarcie. Oni będą to ciągle żarli, wiem o tym. Ale no już nie chcę mi się gotować. Weźcie sobie coś zjedzcie. Cóż za talent muzyczny, tam mały nam się rozwija. Mariolka, wstawaj, bo ty do szkoły nie dążysz potem. Co się dzieje, nie możesz wziąć indyka? Jedzcie, jedzcie. Podałam wam pyszności same. A ty jesteś w sumie najedzony. To nie będziemy cię tuczyć. A tak, co ty robisz? Idziesz jeść? No, niestety kolejka do stołu. To sobie weź, co tam chcesz w ogóle. Dobra. Kamili się oceny już poprawiły, ale jeszcze jest, no, jest plus 4, więc jest nie najgorzej. I tak, dziecko drogie, ja wiem, że ty się świetnie bawisz, ale weź wyrzuć tą śmierdzącą butelkę stąd. A ja sprawdzę tam po naszych maluchów, bo ten jest głodny, a ten mógł dać się siku. To najpierw Patryk. Szybko, na lotniczek. A Wolfgang może nakarmić Skara. Jak dąży przed pracą oczywiście. Dziecko kochane, ty znowu tańczysz. A tutaj też leży śmierdząca butelka. A ty nie możesz sprzątnąć. No trudno. Kamila, jak tam? Idziesz na karuzelę. Dobrze. W ogóle jeszcze i podniosłam tutaj relację z tym chłopakiem, co ona go poznała na czacie. Z tym protem. Więc spróbujemy tutaj rozegrać coś dzisiaj, jak ona wróci ze szkoły. Wiecie? Jakąś bliższą znajomość. Troszkę, wiecie, zadbam o te dzieci moje. Chociaż to nie jest łatwe. To nie jest. Bo też sobie będzie zjadł. To skoro już z nim jesteś. No to umieść go w foteliku. To jest Patryk. I umieść w foteliku Oskar. Weź tą śmierdzącą butelkę umyj. Leon ma katar. Znowu. Oni tylko wyjdą z domu i już mają katar. No i zostajemy z naszymi dzieciaczkami. Szybciej ta Natasza, coś tak grzebiesz. Damy tutaj jeść. A czemu Patryka mnie wsadziłaś? Przymknij się, Oskar. Już mama daje emu. To może najpierw go odsadź na nocniku. Mariola powraca do zdrowia, cieszę się bardzo. O właśnie, Mariola ma dzisiaj urodziny. Patryk? Który tam cię? Oskar. Nie, bo ja się pogubiłam, czekajcie. Patryk jest ok. Oskar chciał siku. Nie, no to jest Patryk. Nie, to jest Oskar. Jezus Maria. Ja mam za dużo tych dzieci. Dobra, nauczymy do korzystania z toalety. Patryk chciał jeść. Matko jedyna. Więc Patryka położymy tutaj.
Tak, o. Jestem ciekawa, co tam z Mariowi wyrośnie, chociaż nie sądzę, żeby jej się twarz poprawiła. Ale wiecie. Super, to teraz bierz patyczka, dawaj mu jeść. A nasz Oskarek pójdzie zaraz na drzemkę, ale nie do budy. Ja tą budę sprzedam, bo ona nam tutaj troszeczkę przeszkadza, bo dzieciaki chodzą do niej spać, a psa i tak już nie mamy. W ogóle jak on jest wystrojony tutaj. Musisz poczekać chwilę. O, telefon dzwoni. Nie mamy czasu. Zaraz, mama da tylko Oskarkowi, Patrykowi jeść. O, Jezus, damy mu jeść tylko i już wsadzamy Oskarka do końca. O, proszę bardzo. Opróżnij. Opróżnij. Czy Patryś też chce iść spać? Tak, oczywiście, że chce. I Patryczek też do końca. I nasza Nataszka ma wolę, przynajmniej dopóki dzieci śpią. O rany, tutaj leżą lekcje czy książka? To są lekcje czyjeś, no wiecie co? Kto mi tu lekcje zostawia? Bezczelność po prostu. Bo chyba nie przydzieliłam biurka. No to no, nie no. Jezus, nie, myślę co jej się dzieje, a ona wyciąga te brudy z tego. Dobra, masakra. Pokojówek nam tutaj ładnie sprząta. Aha, jeszcze miałam zadzwonić po usługi. A żeby nam prysznic naprawili. Bo chyba tutaj jest zużyty. Tak. Zgadza się. Sprzątaj, sprzątaj. Możesz też. Chociaż zobaczymy, czy ten sprzątacz nam posprząta te fotelki. W sumie to nie wiem. I chodź Natasza na górę. Tutaj sobie skorzystasz z kibelka, weźmiesz sobie prysznic. I może... O, chociaż sobie kontynuowała wyrabianie misia. Popisuje się i udaje mi się przejść krzesło przez całą klasę. Świetnie. Moje dzieci są po prostu super. Majster. Rzucają krzesłami przez całą klasę. Po prostu to jest ich osiągnięcie życia. Nic tylko pogratulować. Super, świetnie, że sobie poprawiliście oceny. Leoś, o rany, jaką ty masz tragiczną higienę, zabawę, wszystko. Więc choć będziesz grał w lamę z Kamilą, to może wam się relacje poprawią. Trzeba próbować. O, idzie mamy tak brudno, że jej się tak wystrój strasznie pogorszył chyba na dole, co? Bo jeszcze nie posprzątana jest. Tak, on to dopiero sprząta. Co ty robisz? Chcesz pochwalić? No ale daj mu zrobić siku, Natasza, idź stąd. Idź mi stąd. No. A czy to nie jest dla ciebie rozrywka? Halo. Mi się wydaje, że to jest rozrywka. No już masz piątkę plus, widzisz? Wyjdziesz na ludzi, ja cię tutaj zobaczysz. Wyjdziesz na ludzi. Natasza ukończyła misia. Dobra, ona nie chce w to grać, trzeba jej znaleźć inne zajęcie. Patrz na obrazek. To ty też pewnie nie będziesz chciał grać, więc sobie też tam byś jej oglądał. A Natasza, co ty do kampa już idziesz? Ale rób dalej tę misję. No mówiłam, że on też nie będzie chciał grać. Świetnie, naprawione. A teraz będziecie chcieli grać? A biały miś, no, niech sobie będzie. Przestań mi tu kaszleć, Leon. Popraw sobie zabawę. Zestaw perkusyjny. A po co ci perkusja? W sumie, kiedyś miałam im kupić te instrumenty, kurczę. I będziesz grała w lamę? Czy po prostu ona sama nie chce w to grać? Możliwe, że ona że oni sami nie chcą grać. Bo w sumie jak w to grać sam? Nie da się w to grać samemu. Chociaż w sumie. Czy teraz pogracie razem? Natasza, co ty tak szybko szyjesz?
To jeszcze jeden. Może być zielony teraz. Gracie razem? Super, to wam się poprawią relacje. Zrób jeszcze jednego misia. O, a co tu się dzieje? O, biedactwo moje. Nie krzyczeć, skorzystaj. I proszę mi się nie obżerać jedzeniem ze stołu. To, że tam jest jedzenie, nic nie oznacza. Proszę bardzo. Obejrzyj sobie to i chodź grać z nimi. O Jezus, no ja z tobą chcę być. Ale ja nie mam czasu. Oglądaj. Idźcie grać na. Tak, wszyscy gracie na me. A ja idę do dzieci. Tu jest głodny. I tutaj siku, dobra. Tak, ucz korzystania z toalety Oskar, ucz korzystania z toalety Patryk. Dużo ci zostało tego misia? O, już skończyłaś. Świetnie. To teraz wyciągaj te misie. Będą się bawić misiami. Wszyscy. Wszyscy będą się bawić misiami. Proszę bardzo, tu jeden miś, tu jeden miś. Tu jeden miś. Niech się leżą. Co tu się dzieje? Sprzątacz idzie do domu. Fascynujące. Tutaj widzę, że się dobrze robicie. Ty musisz zadzwonić do tego swojego kolegi. Więc zostaw już tą namę, bo masz super rozrywkę. Potem sobie skorzystaj, weź prysznic i odrób lekcje, których nie masz. Do niego. O, nie ma go. No to nie dzwoń. A go dobra, zadzwoń do Majki. Też jej nie ma. Aha, mam telefon. Gdzie są twoje lekcje? Dziś, że się je czepnęła. Ja się ciebie pytam. Czy ty odrobiłaś lekcje? Niemożliwe. A czemu ty nie zrobiłaś siku? O, przyszedł Ewolden. Tutaj są twoje lekcje. Świetnie. Odsadas te dzieci? Odsadas. Proszę nakarmić ojciec syna. Na światliku Patryk. Umieć tutaj Patryk? Patryk! Nie, to jest Oskar. Boże, ja ich mylę. Umieć tutaj Oskar. Czyli umieć tutaj Patryk. Mariola, ty masz dziś urodziny, zapomniałam. Zapomniałam, kochana. Więc z tej okazji poskacz sobie na skakance. Tylko, żeby ci się... Urodziny już za dwa dni. A tam ma swoje urodziny już za dwa dni, okej. Okay. Ale dzisiaj ma Mariola urodzinki i pewnie zaraz mi dorośnie. Zdąży kupić jej tort? Może skupić zdąży, ale czy ona zdąży go zmuchnąć? Oto jest pytanie. Znowu ten tort. Po prostu oni tylko na tortach żyją. I zmuchnij sobie świeczuszki. Dajesz już? No tutaj nie jest. W końcu niech zaczną korzystać z tych fotelików. Ale po co to tak się... Po co się to tak dziecko drogie wycierać? Podaj mu jeść. Ja bym chciała tutaj opróżnić jeszcze, żebym miała na później. Mariolka, idziesz dmuchać świeczki? Idziesz. Zobaczymy, co się wyrośnie. Masz dobry pasek aspiracji, więc będzie dobrze, mój drodzy. No, świętujemy urodziny Marioli. Okej, dobra. Wszyscy idą. Kamila tę kolekcję odrabia. Ach. To zostawisz tę lekcję, nie musisz być idealną uczennicą. Spróbujemy jeszcze zadzwonić do tego chłopaka. Jaka Mariola. No, tak jak myślałam. Twarz to jej się nic nie zmieniła. Także, no cóż. Życie. Dobra. Sesja była. Co tobie damy, Mariolka? Ja nie wiem, ty byłaś taka... Taka mi się kojarzysz z towarzyską. Wszystko cię kręci, tak? Rudzi cię kręcą. No, w sumie ci mogę zostawić tych rudych. Gdzie to było? Nie wiem, perfumy... Czemu ich odrzucają w mięśni w ogóle? Trzeba mieć zgrane sylwetki. Trzeba. Zmarnam to. Czuję się znakomicie, świetnie. Bardzo się cieszę, że Mariolka miała taką dobrą
tą aspirację. Chciałabym, żebyś ty zadzwoniła jeszcze raz do tego kolesia. Tutaj właśnie. Tylko rozmawiaj, bo on ostatnio nie chciał do nas przyjść, nie wiem czemu. Chyba jeszcze za mało nas lubi w sumie. No ale trudno. Zadzwonimy sobie do niego. Super. Pogadaj chwilę. Ty idziesz na tort. A czy ty jesteś głodna? No powiedzmy, głodna w makatar. Super, powiedzcie mi coś nowego. Czemu ty żerasz jakąś galaretkę? Czy ty jesteś głodny w ogóle? Jest, masz szczęście. Bierzesz dziecko? Aha, chcesz pieluszki zmienić? No dobrze, skoro musisz. A czy nie powinien spać? No myślę, że mogę ich wrzucić do końca. To jest... Patryk. Patryk. Wyglądaj tylko go czegoś. No to może... Nie? Oskar, co ty robisz? Pocztę bierzesz, dobra. To ty możesz... Zapłać rachunki. Czemu wy śpicie w nie swoich łóżkach? Prysznic dla ciebie. Mariola. Czy ty oszalałaś? Prysznic dla ciebie. Rany. Ty idziesz położyć prawda. Ty rozmawiasz dalej z tym pajacem? A coś ci dodaje? Długo jeszcze? Już 20. Jeszcze chciałam, żeby... A moja nie ma telefonu, zapomniałam. No trudno. Ale teraz musisz się ogarnąć, dziewczyno. Skorzystaj najpierw. A potem możesz faktycznie iść coś zjeść, o ile to jeszcze jest dobre. Cały dzień stoi. To chyba już nie jest dobre. Więc posprzątaj to dla dobra wszystkich. Torta już też nie można zjeść? Lipa. To weź sobie zjedz po bracie galaretkę. Czy wy jecie niedobre jedzenie? Ja nie wnikam. Proszę bardzo. Wolfgang idzie do toalety, weźmie prysznic. Ty mógłbyś iść do siebie? Do spania, nie ma żarcia. Po nocy. Ktoś idź spać. Natasza już śpi. Wolfgang? Sprząta. Porządek, ważna rzecz. Ale choć już skorzystaj, weź prysznic. I też bym chciała, żebyś poszedł spać. Czemu nie możesz... Halo? Czemu Wolfgang nie może iść spać? Halo? Świetnie, łóżko mi się zbanowało. Naprawdę? No to Wolfgang dzisiaj śpi na kanapie, jej! W każdym razie, moi drodzy, ja kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!